Cześć wszystkim z tej strony, Astrali, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Dragon Age Początek, prolog do Elfa Dalijskiego. I teraz tak, jesteśmy sobie w obozie Dalijczyków, mamy tutaj naszą opiekunkę, mamy jakieś worki, których ja oczywiście nie przeszukałam, mamy Fenarela, z którym chyba nie gadałam, mamy tam dalej Fenharela, o kurka wodna, jakie bogactwo, 5 miedziaków, tam dalej właśnie mamy Fenharela, który jest chyba, tak mi się wydaje, właśnie pomnikiem. Zrobione. Jest to pomnik poświęcony elfiemu bóstwu wilkowi, straszliwy wilk. Tak, standardowo przeczytajcie sobie, jeśli chcecie, bo mi się niestety nie wyświetla na tyle długo, żebym ja wam mogła przeczytać to w całej okazałości, że tak to ujmę. Dlaczego tutaj jest tak wiele terenu, skoro nic tu się nie znajduje? Nie mam zielonego pojęcia, nieważne. Z Fenarelem chciałam jeszcze pogadać, bo wydaje mi się, że z nim w ogóle nie gadałam. Opiekunka wysyła was z powrotem do jaskini, byście szukali tam Lena? Tak, idę razem z Meryl. Chcę pójść z tobą. Opiekunka Maretarii pewnie się na to nie zgodzi, ale mógłbym pomóc w poszukiwaniu Tamlena. W porządku, chodź z nami. Dobrze. Będę trzymał się z tyłu, żeby Meryl nie pobiegła na skargę do opiekunki, kiedy wyjawisz jej, że idę z wami. No i dobrze. Akurat jednak im więcej, tym weselej, więc spoko. Aha, widzę, że on jest w tym momencie częścią mojej drużyny. Kto ty jesteś? Ty jesteś wojownikiem. Dobrze, bo akurat muszę przyznać, że mi się wydawało i chciałam się upewnić, więc w sumie dobrze, że gościu mnie upewnił. Mianowicie mi się wydawało, że wojownicy normalnie mają zdolność łucznictwa. Natomiast właśnie chciałam się upewnić co do tego, bo no nie pamiętałam tego na 100%, więc się cieszę właśnie, że mogłam się upewnić w ten sposób. Dobra, idziemy dalej w takim razie. Ostatnio tutaj rozmawialiśmy z Ashel? Nieważne. W każdym razie idziemy w tym momencie tutaj. Mamy tutaj Meryl, wspomnianą wcześniej. Mamy też notatkę. Okej. Okay. O sykach lądowych Dalijczyków Arawele. Okej, okay, tam jest jeszcze zwój. To poczekaj chwilę, Meryl, z tobą jeszcze nie pogadam. Historia elfów Onandrasty po zniszczeniu Dalii. I tak, mamy tutaj właśnie tą postać, Meryl. Ona jest uczennicą opiekunki i ogólnie jest też dość interesującą. W sensie jest na temat tej postaci dość interesujący fakt, dlatego ja was proszę, żebyście ją sobie zapamiętali. Nie będę wam spoilerować, o co z nią chodzi, natomiast właśnie proszę was, żebyście ją sobie zapamiętali. I w przyszłości wam powiem, o co chodzi, jak już dotrzemy do odpowiedniego momentu. Tak więc pogadajmy, Meryl. Ona powiedziała, że mam ci towarzyszyć do tych jaskiń. Jako jej uczennica mogę dostrzec coś, co przeoczyłaś. Oczywiście naszym głównym celem jest odnalezienie Tamlena. Musimy się śpieszyć. Pewnie nie zostało mu dużo czasu. Nie boisz się, że możesz zachorować? Trochę, ale opiekunka cię uleczyła, więc to chyba nie takie groźne. Nawet jeśli zachoruję, to znalezienie Tamlena lub czegoś cennego będzie tego warte. Co powiedziała ci opiekunka? Dość, by wzbudzić moje zainteresowanie i bardzo mnie zaniepokoić. Resztę wyjaśnisz mi po drodze. Idzie z nami Fenarel. Masz coś przeciwko temu? To zależy od tego, co powiedziała opiekunka. Myślałam, że mamy iść same. Mam ją zapytać? Mówiłaś, że jaskinia to niebezpieczne miejsce. Chcesz, żeby Fenarelowi stała się krzywda? Albo coś gorszego? Sam powinienem zdecydować, czy jestem gotów na ryzyko. W takim razie powiedz to opiekunce. Tak zrobimy. A w sumie, dobra, mogę się przejść. Co tam? Samo życie. Idziemy zapytać o pozwolenie. Od co? Pataka ze mnie. Nie, bogobojna to jest złe określenie, ale... Nie wiem, grzeczna dziewczynka. Widzę, że ty i Meryl jeszcze nie wyruszyłyście. Czy czegoś wam potrzeba? Chcę, żeby Fenarel poszedł z nami do jaskini. Fenarelu, jesteś pewien? Już i tak ryzykuję życiem Meryl. Nie chcę stracić również ciebie. Chcę pomóc, opiekunko. Jeśli uda nam się znaleźć Tamlena, to ryzyko się opłaci. Zatem dobrze. Masz moją zgodę i dziękuję, że o nią poprosiłeś. Zawsze miło jest, jak mnie mam. Wiecie co, bo kwestia jest taka również, że w takich przypadkach często ludzie, nie, w sensie, Boże, czekajcie, bo nie wiem, co chciałam powiedzieć. W takich przypadkach ludzie działają, nie prosząc o pozwolenie, a właśnie
w obawie przed tym, że ktoś ich nie zatrzyma, ale prawdą jest, że jeśli ktoś właśnie stwierdzi, że coś zrobi, że jest gotów właśnie jak w przypadku Fenarella zaryzykować życiem dla odnalezienia towarzysza, to tam członka kurcze klanu w tym przypadku, to jest coś, co no jest jego wyborem, postanowił się go nie zatrzyma i wiecie, i no to, co można zrobić, żeby najbardziej, nie wiem, zapewnić bezpieczeństwo takiemu osobnikowi, to jest mu go wspierać, nie? Dobra, Meryl. Wróciłaś. Jesteś już gotowa do drogi? Ruszajmy w drogę. A co z Fenarellem? Sądziłaś, że go nie zauważę? Memgę. Mamy pozwolenie opiekunki. Dokładnie. W takim razie pośpieszmy się, póki jest widno. Mhm. Wiesz co, generalnie twierdzę personalnie, że jesteś ślepa i głucha, Meryl, ale... nie no, dobra, żartuję. Weź może właśnie wykorzystaj swoje zdolności, żeby wzmocnić trochę moje, przede wszystkim bronie, nie Fenarella. Ale widzę, że ona ma takie zdolności, jak Jovan miał w prologu Magina. Tak więc mam całą jedną ognistą strzałę dla ciebie, Fenarello. Czy ty coś masz? Oczywiście, że coś masz. Nie, to oddawaj. Będziesz tylko łucznikiem, za łucznika robił. Swoją drogą, ten długi miecz, czy ja mogę go nosić? Mogę go nosić. No i fajnie, to biorę. Dobra, to ma Darmisu, czy... Nie no, ostatecznie ten sztylet pomiotów jest lepszy. No. Widzę, że mi oddało wszystko, co należało do tego drugiego dziada. Nie pamiętam, do Tamlena. O, tak miał na imię Tamlen. Mhm. Dobra. A co do ciebie? Damy ci amulet maga wojny. Czegoś mi chyba jednak brakuje. No, brakuje mi. Brakuje mi wiele kieszeni Embry, czy jak to się tam nazywało. To chyba jednak mógł gościu zabrać niechcący, no. Bo widzę, że brakuje mi jeszcze płonącej obrączki, czegoś jeszcze, cholera wie czego. Dobra, wobec tego idziemy dalej. Chyba, że ja to niechcący sprzedałam, co jest w sumie też możliwe. Tak, ja to chyba sprzedałam, żeby zyskać te suwereny. Dobra, trudno. Są pomioty właśnie, co to się skupiające, prawda? Nieczysta walka, tak, tak. No i okej, to się udało. Czy to były mroczne pomioty? Mnie o to pytasz? Nigdy nie widziałam nic podobnego. Możesz wręcz wyczuć ich zło. Skąd się wzięły? Nie było ich tu przedtem, prawda? Może przybyły tu za tym szarym strażnikiem? Albo on za nimi. Ale czemu tu przyszły? I po co on miałby to robić? Cóż, wkrótce się dowiemy. Miejmy nadzieję, że nie natkniemy się na więcej tych potworów. Ale zanim pójdziemy dalej, dobrze się czujesz? Zostałaś ranna w czasie walki? Nic mi nie jest, czemu pytasz? Skoro Meryl o tym wspominała, to wyglądasz dość blado. Czuję się dobrze. Cóż, będę miała na ciebie oko. Ledwo co się wykurowałaś. No dobra, teraz miło. Teraz o tym nie myślmy. Powinnyśmy ruszać w drogę. Miło, że ktoś się o nas troszczy, jakby nie było. Dobre wobec tego Genlock. Tak. Wiecie co, trochę ciężko, w sensie ciężko, nie jest fajnie zbyt korzystać z kamuflażu, bo jakby nie było, o Jezus Maria. Ciekawe, czyj to obóz? Pamiętasz go tutaj? Nie specjalnie. Nie było go tutaj, jest świeży. Szary strażnik mówił, że wraca do jaskini. Może to jego obóz? Możliwe. Jeśli nawet, to go tu teraz nie ma. Nie widziałyśmy też śladu Tamlena. Może powinnyśmy... Co to za dźwięki? Chwileczkę. Przepraszam bardzo. No właśnie. Słyszycie? Żadnych odgłosów lasu. Jest zbyt cicho. Właśnie. Las jest zbyt cichy. Coś jest w powietrzu. I nie jest to naturalne. Ostrożnie, to mi się nie podoba. Wygląda na to, że to, co przebudziliście w tej jaskini, wyszło na zewnątrz. Jest tym i takie prawdopodobieństwo. Jaskinie i Tamlena, tym szybciej będziemy mogły stąd odejść. Zaprowadź mnie tam szybko. Musimy dobra. Uderzyć natychmiast! Co do? Jest jakaś walka tu? Aha, są genloki, kurka wodna, biegną nam na spotkanie. Dobra, wobec tego. Polecimy z tym. Z tą walką się. Nie było, oczywiście, że było.
Tutaj opłat leczniczy od typa zabrałam. Czy ty też coś zostawisz po sobie? Nie mam zielonego pojęcia, powiedzmy, że sobie idę. Magiczny pocisk. Aha, już padł był. No spoko, też opcja. Aż mu się ręka w ziemię wtopiła. No ładnie. Okej, to biegniemy dalej. Polana. No tutaj już będzie wejście właśnie do tej jaskini całej. Jaskini? No może być jaskini, tudzież ruin. O właśnie, tu tak. Mamy wejście do jaskini. Przy okazji sobie zapiszę w sumie. Bo jednak czemu by nie, prawda? Akurat jakby im więcej zapisów, może tym niekoniecznie lepiej, ale nie zaszkodzi. Dobra, przechodzimy sobie w kamuflażu. Więc to są te ruiny. Ciekawe. Długo miałam kamuflaż na sobie? Mają zdecydowanie ludzkie pochodzenie. A mimo to znajdują się wśród nich jakieś elfickie artefakty. Nic nie tłumaczy jednak obecności potworów. Musimy jednak znaleźć Tamlena, bądź jego zwłoki. Nie wyobrażam sobie, żeby przeżył przy tych wszystkich stworach. Nie mów tak, nie wiesz tego. Masz rację. Nie powinnam jeszcze ujawniać swoich obaw. Przepraszam. No dobra, jak powiedziałam, tak zrobię ponownie, tak więc dajcie mi kamuflaż. Bo jednak ten pierwszy cios można też zadać. Tutaj widzę, że jest... nie wiem, czy to było już zawalone w ten sposób, ale jest zawalone, to jest pewne. Dobra, nie wiem, idziemy w tym kierunku. O, jaka urocza czaszka! Tak, o, po prostu na środku przejścia. Też można. Sporo kościotrupów. Aha, widzę, że są genoki. No, witam. Dobra, nie ma to jak pierwszy cios. Nie ma to jak pierwszy cios zadać. Jednak zawsze to jest plus dla nas, nie? Mi się wydaje. Gdzie uciekasz? Ja wiem, że ty jesteś łucznikiem, ale gdzie uciekasz? Halo. No, i fajnie. Mamy to wobec tego. Tak więc genlock, tam kolejny genlock, bo wydaje mi się generalnie, że w tym momencie to będziemy samymi wojownikami się poruszać, ale nie mam zielonego pojęcia. Jeśli chodzi o prologi, rzecz jasna. Dobra, przejdzie... O Jezu, ała. Okej, nie spodziewałam się, że tutaj pułapki, szczerze przyznam. Mamy emisariusza genlocków, o nie, to emisariusza idziemy... Idziemy w pierwej załatwiać. Dobra, lecisz z tej strony. A czekajcie, bo ja mam jeszcze przecież... O, właśnie, na przykład. O, pięknie. Jeszcze w sumie mogę sobie tutaj powłokę kwasu, jad i wyciąg z trupi korzenia. W końcu po coś to mam w tym momencie, prawda? Tak więc weź sobie załóż wyciąg z trupi korzenia i idę ja genlocka nawalać. Aż poziom wrażenia dostałam, wow! Emisariusz, osiągnijszy układ leczniczy, fajnie, dobre. Siła woli, kondycja chyba, no, tylko. Okej, okay. Tutaj brakuje mi wyszkolenia bojowego ulepszonego, co jest generalnie rzecz ujmując przykre, dlatego też sobie dam, myślę, właśnie ten zabójczy cios, czy jak coś tam nazywa. Cholera wie. Nieważne. Czy to się, przepraszam, bardzo aktywuje teraz, jak ja na to wejdę? Nie? Okej. Okay. To nie ma problemu. I mamy już tutaj Duncana, tak więc witaj, Duncanie. I co powiesz a propos tego Zdawało lustra? Zdawało mi się, że słyszę odgłosy walki. Walczyłeś z pomiotami? Zaiste. Jesteś tym elfem, na którego natknąłem się w lesie, prawda? Jestem zaskoczony, że doszedłeś do siebie. Dlaczego nie pomogłeś, skoro słyszałeś odgłosy walki? Zrobiłbym to, gdybym sam akurat z nimi nie walczył. Jak widzisz, nie wszyscy zabici padli z twojej ręki. Nazywam się Duncan i miło mi w końcu cię poznać. Kiedy rozmawialiśmy ostatnim razem, nie byłaś całkiem przytomna. Andarana Tishan, Duncanie z Szarej Straży. Na imię mi Meryl. Jestem uczennicą opiekunki. A ja jestem Fenarel. Czy przybyłeś tutaj w pojedynkę, człowieku? I pokonałeś po drodze te wszystkie stwory? Tak. Choć muszę przyznać, że bardzo mi w tym pomogliście. Opiekunka nie wysłała was chyba, żebyście mi pomogli, co? Mówiłem jej, że nie grozi mi żadne niebezpieczeństwo. Szukamy naszego brata Tamlena. Więc ty i twój przyjaciel Tamlen weszliście do tej jaskini.
i znaleźliście lustro. Tak, Tamlin dotknął lustra i straciłam przytomność. Rozumiem. To niedobrze. Członkowie Szarej Straży natykali się już na artefakty takie jak to lustro. Pochodzi z Tevinter i było wykorzystywane w charakterze środka łączności. Z czasem niektóre z nich po prostu się psują. Zaczyna je przepełniać podobne zepsucie, które cechuje mroczne pomioty. Musiał je wyzwolić dotyk Tamlena. To właśnie ona sprawiła, że zachorowałaś. I Tamlen też, jak przypuszczam. A więc to prawda, cierpiałam na chorobę mrocznych pomiotów. Wciąż na nią cierpisz. I dopóki to lustro istnieje, będą kolejne ofiary. Twoje ozdrowienie jest tylko chwilowe. Wyczuwam w twym ciele rozwijającą się chorobę. Wejrzyj w swe wnętrze, a także ją dostrzeżesz. Możliwe, że w tym, co mówisz, jest ziarno prawdy. Możesz to później potwierdzić u opiekunki. Teraz musimy zająć się lustrem. Jest niebezpieczne. To prawda akurat? Znaczy, niestety nie ma akurat właśnie opcji, żeby pomóc Tamlenowi. Szkoda. Chociaż z drugiej strony może się tego było spodziewać. To już koniec. Opuśćmy wreszcie to przeklęte miejsce. Muszę natychmiast pomówić z opiekunką odnośnie leku na twoją przypadłość. Co z Tamlenem? Nic już nie możemy zrobić. Ja wciąż żyję, możliwe, że on też. Powiem otwarcie. Nic nie możemy dla niego zrobić. Już od 3 dni jest zarażony i pozbawiony jakiejkolwiek pomocy. Przeżyłaś dzięki uzdrowicielskiej sztuce opiekuna i własnej sile woli. Lecz Tamlen nie ma żadnych szans. Wierz mi, że on już nie żyje. Teraz powinniśmy wracać. Możemy tak po prostu zostawić tę jaskinię? Jest już bezpieczna? Lustro zostało zniszczone. Wątpię, by mroczne pomioty powróciły. Czy będziemy mogli wrócić tu później i przeszukać ruiny? Poza lustrem jest tutaj wiele innych interesujących rzeczy. Jaskinia nie jest bezpieczna. Wszystko, co znajduje się w jej wnętrzu, wystawione było na działanie nagromadzonej w lustrze zarazy. Jeśli twoi towarzysze zechcą tu przyjść, powinni oczyścić ją żywym ogniem. Dobrze, więc wracajmy do obozu. Nie wyczuwam w pobliżu mrocznych pomiotów. Prowadź. Wróciłeś, Duncanie. Nie spodziewałam się ujrzeć cię tak szybko. Również nie myślałem, że tak szybko tu powrócę, opiekunko. Aż się boję zapytać, co z Tamlenem? Co znaleźliście? Gdyby żył, zabiłyby go mroczne pomioty. W jaskini? W jaskini były mroczne pomioty? Mamy wiele do omówienia, opiekunko. Dużo się nauczyłem od czasu, gdy ostatni raz tam byłem. W takim razie porozmawiajmy na osobności w moim Aravelu. Meryl, idź ostrzec myśliwych. Jeśli mroczne pomioty są wciąż w pobliżu, chcę, żeby klan był przygotowany. Manuwinin, opiekunko. Już to robię. Dalen, pozwól mi porozmawiać przez chwilę z Duncanem. Przyjdź później do mojego Aravelu, a omówimy sprawę lekarstwa dla ciebie. Dobrze, opiekunko. Powiedz, co się stało Harrenowi Pajwelowi. Do niego należeć będzie smutny obowiązek przygotowania ceremonii pogrzebowej. Chodź ze mną, Duncanie. Ciekawe, co masz do powiedzenia. No dobrze, w takim razie pójdziemy spełnić to polecenie wobec tego w tym kierunku. Pajwel. A więc wróciłaś z Szarym Strażnikiem, ale bez Tamlena. Co się stało, Dalen? Czy naprawdę go straciliśmy? Tak, Harrenie, nie żyje. Więc następne z naszych dzieci odeszło z tego świata. Pomyśleć, że musiałem dożyć czegoś takiego. Wygląda na to, iż wolą stworzycieli jest, bym śpiewał pieśni pogrzebowe dla tych, których trzymałem niegdyś w objęciach jako małe dzieci. Chyba już wiem, czemu nasi nieśmiertelni przodkowie pogrążyli się we śnie.
Gwiazdy szybko mkną po nieboskłonach, by ostatni pocałunek złożyć na twych skroniach. Do snu cię czule matka ziemia ukołysze, dźwięk nadchodzącej burzy zamieniając w ciszę. Łuk już bezcięciwy, sztylet też nie w cenie. W ostatniej twej godzinie jest jedno – milczenie. Dobra, powracam do was po cięciu w takim razie. Co my tu mamy? Nie znam tego wiersza. Nasi przodkowie nie starzeli się tak jak my. Szemleni spowodowali niepożądane pobudzenie naszej krwi, zmieniając nas na zawsze. Ci, którym zbrzydło życie, nie umierali. Zapadali w Utenera, przebudzony sen. W ten sposób robili miejsce dla młodszych. To był piękny czas. Celebracja długiego życia oraz dokonań na rzecz swego ludu. Niestety, obecnie nie mamy już takich ceremonii. Czy przygotujesz, proszę, ceremonię dla Tamlena? Oczywiście. Nie mamy ciała, które możemy złożyć w ziemi, ale mimo to zaśpiewamy dla Tamlena. Stworzyciele muszą zaprowadzić go w zaświaty. Powiedz opiekunce, że zrobię to, zanim klan będzie gotów do wyruszenia w drogę. Dziękuję, Harenie. Mam tylko jedno pytanie, jeśli mogę. Ten szary strażnik. Spotkałaś go, tak? Czy to dobry człowiek? Tak, znam go. Całkiem nieźle, co prawda nie z tej kampanii, ale... Uratował mi życie i jest przyjacielem klanu. Ciekawe. Zastanawiam się, o czym rozmawia z opiekunką. Może powinnaś pójść tam i zapytać? Możliwe. Co wiesz o mrocznych pomiotach? Tylko tyle, że te przerażające stwory żywcem pożerają swe ofiary i kryją się w tunelach, którymi niegdyś władali Durgenlenowie, krasnoludy. Podczas ostatniej plagi, dawno temu, szara straż wypiła je niemal do stanu. Muszę iść. Oczywiście. Oby prowadzili cię bogowie, Dalen. Nie mam zielonego pojęcia, o czym rozmawialiśmy, o czym nie, więc po prostu sobie pójdziemy. Czy z Fenarelem możemy porozmawiać Szkoda, na jakieś nowe tematy? Szkoda, że nie udało nam się odnaleźć Tamlena. Jeśli te stworzenia... Nie mogę znieść tej myśli. Jak sądzisz, dlaczego szary strażnik nie chce ci powiedzieć, co to za lek? To dość okrutne z jego strony. Nie mam zielonego pojęcia. Opiekunka Maretarii nie pozwoli mu na to. Moim zdaniem powinniśmy zdobyć lek, przemieścić się z klanem na północ i o wszystkim zapomnieć. Skoro tak mówisz... Dobra, wobec tego idziemy do Duncana w tym momencie i wydaje mi się, że to tak naprawdę jest końcówka prologu już na tym etapie, więc zobaczymy sobie. Odbyliśmy z waszą opiekunką rozmowę i poczyniliśmy pewne ustalenia odnośnie twojej osoby. Mój zakon potrzebuje pomocy, a ty lekarstwa. Mam nadzieję, że gdy odejdę, dołączysz do mnie. Byłabyś doskonałą szarą strażniczką. Byłby to dla mnie ogromny zaszczyt, ale skąd ten pomysł? Zaraza krąży w twojej krwi. Zadziwia mnie sam fakt, że w ogóle wyzdrowiałaś. W końcu jednak zaraza cię osłabi i zabije, albo zrobi coś gorszego. Szara straż może temu zapobiec. Ale oznacza to, że musisz wstąpić w jej szeregi. Czy będę mogła wrócić kiedyś do swego klanu? Nie wiemy. Lecz nie możemy patrzeć, jak cierpisz. Szary strażnik oferuje ci sposób na przeżycie. To nie jest z mojej strony wyłącznie miłosierdzie. Nie złożyłbym ci tej propozycji, gdybym nie uważał, że nadasz się na szarą strażniczkę. Powiem otwarcie. Najprawdopodobniej nigdy tutaj nie wrócisz. Wyruszamy do boju przeciwko mrocznym pomiotom. A walka ta zawiedzie nas daleko od twego klanu. Ale potrzebujemy ciebie i tobie podobny. Twoja propozycja to dla mnie ogromny zaszczyt. Na południu zbiera się wielka armia mrocznych pomiotów. Ziemi zagraża kolejna plaga. Nie uciekniemy przed tą burzą. Dawno temu Dalijczycy zgodzili się pomagać Szarej Straży w zwalczaniu plagi, jeśli miałaby nadejść taka potrzeba. Musimy wywiązać się z tej umowy. Konieczność odesłania cię łamie mi serce. Lecz tak samo bolałoby, gdybyś powoli umierała na tę zarazę.
To twój obowiązek i ratunek zarazem. A więc przejmuję ten zaszczyt, Duncanie, jeśli wyrazisz na to zgodę. Witam cię w szeregach zakonu. Rzadko trafiają do nas Dalijczycy, ale zawsze służą z wielkim oddaniem. Jestem pewna, że klan będzie z ciebie dumny, Dalen. Weź ten pierścień. Jest twoim dziedzictwem i ochroni cię przed nadchodzącą ciemnością. Cenny podarunek. A więc gotowa do drogi? Chciałabym zostać na pogrzebie Tamlena. Przed nami długa droga, ale nie mogę ci tego zabronić. Pożegnaj się. Potem wyruszamy. Idź więc, Dalen. Nim stworzyciele poprowadzą cię nową drogą, niechaj twój klan utuli cię po raz ostatni. Muszę przyznać, że wiele serca włożyli w ten konkretny prolog. Chociaż jest krótszy troszeczkę, co prawda, bo tutaj właśnie już się kończy. W dwóch odcinkach się uwinęliśmy, podczas kiedy właśnie zarówno Magin, jak i Wojownik... Udamy się na południe. W sensie Człowiek Szlachcic, królewski. Przepraszam, to sobie oczywiście pominiemy. Zarówno Człowiek Szlachcic, jak i właśnie Magin były dłuższe po prostu i tyle. Natomiast ta Głusza, Korkari, tak, ja chciałam jeszcze zobaczyć ten cały pierścień, który ja dostałam, bo jestem ciekawa. Pierścień opiekuna, tak? Plus jeden do zręczności. No spoko. Dobra, moi mili. Natomiast skoro już zakończyliśmy dialog, to w tym momencie sobie zakończymy. Dialog, prolog. W sumie oba. Tak więc dzięki wielkie ludzie za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek ten wam się podobał i że będziecie też oglądali inne prologi do Dragon Age, bądź też serię z fabuły głównej. Będzie mi niezmiernie miło. Zostawcie komentarz, łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, jeśli chcecie wesprzeć kanał. Linka macie w opisie oraz na stronie głównej kanału. Plus, jeśli chcecie pomóc trochę popchnąć algorytm YouTube'a, to zostawcie komentarz o treści... Dalijski strażnik. Będzie mi niezmiliło. Dzięki wielkie, do usłyszenia następnym razem. Cześć!